Witam moich drogich subskrybentów. Chciałem wam dzisiaj przedstawić pomysł na rozwój kanału w najbliższym kwartale, czyli o giveawayach, CS-ie, seriach z różnych gier i streamowaniu. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, to serię gier. Nie zrozumcie mnie źle. Uwielbiam CS-a, nadal będę w niego grać i tworzyć z niego filmy, ale czasem nie jestem w stanie zbierać materiału na tyle szybko, aby w każdym tygodniu wypuszczać 2 lub 3 filmy o tej tematyce. Są gry, w które gram dla przyjemności, bo podoba mi się ich mechanika, wizualna oprawa i takie będę się starał wrzucać regularnie jako let's playe. Niekoniecznie będą to najnowsze gry, przy ich wyborze będę kierować się własnymi upodobaniami, a nie trendami. Celem jest zgromadzenie stałej publiki. Myślę, że tworzenie serii to jeden z kluczowych kroków do rozwoju kanału. Poza tym robię to też dlatego, aby nauczyć się jednocześnie mówić i grać, ponieważ bardzo często, kiedy skupiam się na rozgrywce, po prostu przestaję mówić. Druga rzecz. CS to gra, od której na pewno nie odejdę. Będzie to główny, wręcz jedyny, temat mojego streama na Twitchu. Czasem może pojawić się H1Z1, ale to w wyjątkowych sytuacjach. Znowu chciałem wam przypomnieć o Twitchu i już mówię dlaczego. Wolę Twitcha niż live na YouTubie, ponieważ marzy mi się wbicie 5000 wyświetleń, aby móc dołączyć do grupy Polskie Strumyki i być po prostu widoczny dla szerszego grona odbiorców. Trzeci wątek, giveawaye. Na pewno będą się pojawiać przy różnych okazjach, takich jak okrągłe liczby subów, święta i tym podobne. I z doświadczenia zdobytego na poprzednim i obecnie trwającym giveawayu, wiem, że przyszłe będą odbywać się na Twitchu. Z jakiego powodu? Ano tego, że zaglądać tam będą w większości ludzie, którzy mnie po prostu oglądają na YouTubie, śledzą na Facebooku i to im chcę rozdawać upominki z wdzięcznością, że mnie wspierają, a nie tak zwanym gold diggerom, którzy szukają tylko w internecie giveawayów, jak jacyś cyganie. Przepraszam wszystkich moich cygańskich widzów za porównanie ich do gold diggerów. Kontynuując wątek. Na Twitchu można na żywo robić losowania, więc nikt nie będzie miał mi nic do zarzucania, że kogoś faworyzuje. Po czwarte, robię wszystko, aby od przyszłego miesiąca mieć 3 przełącze internetowe. Mimo, że mieszkam w najbardziej zaludnionej dzielnicy mojego pięknego miasta, to operatorzy obecnie mogą mi dostarczyć maksymalnie internet 120x10. Dramat. Jeżeli oglądam jakiś dostawca internetu, to po drugiej stronie dzielnicy leżą światłowody. Proszę, błagam, pociągnijcie je do mnie. Po piąte, marzy mi się zbudowanie wspierającej się społeczności. Zainspirował mnie znany twórca Royo i ja też bardzo chętnie organizowałbym z widzami wypady np. na paintball czy wspierał ekipę na grę w piłkę. Oczywiście, moje wpływy nie sięgają poza województwo pomorskie, ale my tutaj, w porównaniu do Warszawy, mamy tak mało youtuberów, że ktoś po prostu musi być pierwszy. Musi zacząć. Po szóste. Dziękuję, że oglądałeś do końca. Jeżeli masz jakieś przemyślenia odnośnie mojej wypowiedzi lub pytania do mnie, to napisz proszę w komentarzu. Zawsze bardzo mnie cieszy wasza aktywność i staram się na każdy wpis odpowiedzieć, bo najważniejszy dla mnie jesteś właśnie ty. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!